chciałem przywitać wszystkim zebrane media na happeningu, który dotyczy nowego otworu politycznego, jaką jest nowoczesna Szada Petru. Wszyscy pamiętamy postulaty Platformy, pani poseł pewno też, z którymi Platforma... Moje tu są wypisane. Tak, ale wcześniejsze postulaty były związane z brakiem dofinansowania do partii politycznych, które jednak bardzo szybko Platforma się wycofała. Przez jakiś czas nie dostawała dotacji na funkcjonowanie partii politycznych. Później te dotacje rzeczywiście zostały obcięte. Nieznacznie te partie te dotacje dostają, ale okolicznie jest to około 80 milionów złotych. Pamiętam, w jaki sposób powstawała właśnie nowoczesna pana Szada Petru. Na początku było to stowarzyszenie. Nagle ale ja nie rozumiem, bo nie jestem związana z tak, partią. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Tak, ale mimo wszystko wielu członków nowoczesnej Szada Petru jest byłymi członkami do niedawna jeszcze Platformy Obywatelskiej. Na pewno są nie bardzo bliskie, są bardzo bliskie kontakty. Ze Starowej Woli pewno nie, ale mimo wszystko nawet osoby, które, nie wiem, nawet choćby były prezydent, też trochę patronuje temu stowarzyszeniu. Były prezydent, patronuje temu stowarzyszeniu. Nic znaczy, o tym nie wiem, nie mam. Pan Bronisław Komorowski, tak, i tam jest kilka osób, które rzeczywiście takim mogą powiedzieć, że są Wiem, co jest członkiem Platformy Obywatelskiej i bardzo wspiera naszych członków. Bardzo, ale bardzo wspiera też powstanie nowego wytworu, bo bądźmy szczerzy, no nie wszystko widzimy też, że w sondażach słabnie Platformie. Trzeba było mnie wszystko wymyślić jakiegoś sobie koalicjanta, który trochę... Ja sobie nie wymyślam, ja umiem współpracować z każdym, z panem również. Tak, jeśli będą tematy do współpracy. Tak. Mimo wszystko ja uważam, że takim tworem, który ma być potencjalnym koalicjantem, jest właśnie nowoczesna pana Ryszarda Petru, który tak jak właśnie zaznaczałem, ze stowarzyszenia stała się partią polityczną. Ryszard Petru udaje tak troszeczkę wkurzonego, gdzie to jest wkurzonym na wyrost. Mimo wszystko, jak wszyscy zarzucają, jest to człowiek utrzymywany przez korporacje finansowe. W jakim stopniu wiadomo, że niektórzy przegrali już procesy wyborcze, oskarżając go o coś takiego, ale pamiętam sytuację w 2008 roku, jak zachęcał do brania kredytów we frankach szwajcarskich. Później okazało się, że sam miał taki kredyt, go przewalutował na złotówki. Moja córka spłaca niestety frankach. No, szkoda, że pan Szatyn Petru nie poradził, to tak jak wtedy, jak sam to zrobił, nie poradził pozostałym, żeby jednak wszystko przewalutować w odpowiednim momencie. Chciałbym mieć taką pewność, że mimo wszystko, że nowoczesna nie będzie koalicjantem Platformy. Ja wiem, że tak pani powiedziała, że z wszystkimi możecie się dogadywać, ale miejcie też świadomość. Tak, ogólnie tak. Jeśli chodzi o konkretne rozwiązanie ustawowe, jak najbardziej. Owszem, z wszystkimi trzeba rozmawiać. Tylko chodzi przede wszystkim o zerwanie właśnie z taką troszeczkę hipokryzją. Nawet tutaj chcę pokazać, udowodnić w pewnym sensie. Niby pan Ryszard Petru mówi o transparentności swojej kampanii wyborczej. Tymczasem to jest bardzo ciekawa jedna rzecz, że na stronie komitetu nie ma nawet informacji o kredycie, o którym mówi, że zaciągnął go na kampanię wyborczą, 2 miliony złote, w pewnym sensie już... Tylko nie wiem, dlaczego pani rozlicza pana Petru. Znaczy ja nawet nie to, że pani rozliczam. I tak samo jest brak osób, wkład od osób fizycznych. Mimo wszystko, w pewnym sensie może pani jest tym adresatem z tego względu, że no też pamiętamy w jakimś sensie, no pan Ryszard Petru jest związany ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że jeśli chodzi o moje finansowanie, mojej kampanii, to sama osobiście co za złotówki wpłaciłam sobie na swoje konto i finansuję to ze swojego konta wyborczego. Zła jasność. Więc nie wiem, dlaczego mi pan łączy w tym momencie. Łączę w takim sensie, że chciałbym mieć, mówię, pewność i nie wiem, że rzeczywiście tym koalicjantem naturalnym to nie jest taki stworzony koalicjant właśnie po to, aby mi wszystko... Ja go nie stworzyłam na pewno. Ja zapraszam do koalicji wokół mojego programu dla Podkarpacia. Czuję się posłem z regionu. A czy uważa pani, że rzeczywiście powinno istnieć finansowanie partii politycznej w takim aspekcie i w takim zakresie jak obecnie? Wie pan co? Nie. Byliśmy w Anglii doskonale. Za czym głosowaliśmy? Głosowaliśmy za tym, żeby nie było z budżetu państwa, ale w tej chwili to ja mam mieszane uczucia. Uważam, że obcięcie tych subwencji i tak dalej jest bardzo dobrym krokiem. Natomiast tylko, że już większość tych partii nazbierała tyle pieniążków, że jest oszczędność. Natomiast czy właśnie, czy powinno odejść od finansowania z budżetu, to już nie jestem do końca przekonana. Po ostatniej historii ze skokami i po tym, co wysłuchałam w Sejmie, kogo i jak one finansowały. Więc jestem ostrożna w stawianiu radykalnych. Zawsze, no, jest ryzyko, ale uważam, że to jest wszystko dużo czytelniejsze. Powinniś to płatę po prostu w odpowiedniej wysokości od indywidualnych obywateli. Mimo wszystko w takiej formie to macie już możemy dyskutować. Partie żyją na nasz koszt. Mimo wszystko. Nie chcę żyć na niczyj koszt. Biuro przez 10 lat opłacam z własnych pieniędzy i ze składek.
członkowskie. Przez 10 lat, mimo wszystko, na działalność partii politycznych zostało wydane prawie 1 mld zł. Ja? Generalnie chodzi o to, że... Dlatego panu mówię, że Starowej Woli Platforma opłaca sobie biuro z własnych składek i z moich pieniędzy. Ja dokładam do tego biura, żeby było jasne, z prywatnych pieniędzy. Więc wychodzę naprzeciw pana oczekiwania. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, mimo wszystko. Bardzo mi cieszy, mimo wszystko, to, że była okazja porozmawiania, że... Że nie będzie jakiejś takiej sytuacji, że nie będzie też takiej sytuacji, gdzie generalnie rzeczywiście ta współpraca będzie aż za bardzo widoczna. Ja trochę miałem na sobie zwrócenie właśnie uwagi, że mimo wszystko jest to trochę wykorzystywanie, nie wiem, wyborców i trochę oszukiwanie ich, bo nagle... Jestem przyzwoitym człowiekiem, nie zamiast. Nie mówię o pasie, tylko mi wszystko chcę zwrócić, ale że nie ma na razie biura Nowoczesnej Jork. No, to są osoby, które kandydują z tej listy. W jakim sensie... Ja stwierdziłem, że to miejsce jest najbardziej właściwe ze względu na pewien związek. Na moją osobę. Nie, na związki partii jako takiej, Platformy Obywatelskiej z tym ugrupowaniem, który to będzie na pewno naturalnym koalicjantem. I co? Jaką tezę pan stawia? Chce mi na pewno pan wręczyć do koła. Tak, chcę wręczyć. A ja chciałam panu powiedzieć tak, że rozumiem, bo ja wysłuchałam waszych tez o pływaniu, prawda, i tak dalej. Więc pływanie ma też inne pole znaczenia. Pływać to znaczy uciekać, lawirować od konkretów. Ja nigdy nie uciekam od konkretów. Właśnie konkretami operuję i konkretne podejmowałam działania na rzecz Starowej Woli. Więc mi to koło jest niepotrzebne, bo ja twardo stawiam, stąpam po ziemi, jestem realistką, jestem bardzo uparta i konsekwentna. I potrzebuję tylko ludzi, którzy chcą dobrze dla Podkarpacia. Ja nie będę się pytać w pierwszej kolejności nikogo o to, z jaką opcję prezentuję, tylko co możemy razem dobrego zrobić dla ludzi i dla Podkarpacia. To było pierwsze. Po drugie, chciałam panu wręczyć, dla pana oczywiście przywódcy, kamizelkę z pięknym hasłem Włącz myślenie, szczególnie w Parlamencie Europejskim, żeby, bo ja się czuję Polką i czuję się reprezentowana przez wszystkich, którzy tam są, jako właśnie obywatelka tego kraju. Myślę, że... I bardzo proszę myślę, to przekazać. Myślę, pani... A jeżeli chcecie być wyraźni i medialni, no to odblaskowo. Myślę. Dziękuję pani, przyjmowszy, ale uważam, że my wszystko nie potrzebujemy tożsamia w tym momencie, bo chodzi pewno o osobę Janusza Korwin-Mikke. W tym momencie jestem członkiem KNP, kandyduję z list KW Kukiz 15, więc to troszeczkę może też nie tą stronę. Tak jak pani powiedziała, że może część tych zarzutów też niekoniecznie jest skierowane bezpośrednio do pani, może w jakimś sensie pośrednio, więc to też jest proszę przekazać, bo ja wiem, że pan był związany, ale dla pana Kukiza też proszę pokazać, przekazać ode mnie pozdrowienia i proszę powiedzieć tak, że lubię jego muzykę. Ja się wychowałam z tą muzyką, bo to jest muzyka mojej młodości i na pewno polubię pana Kukiza, jeżeli będziemy rozmawiać merytorycznie. To nie happeningowo, tylko ale myślę, że happeningi czasem też są potrzebne, żeby zwrócić uwagę na pewne problemy. Nawet sam ten problem związany z zgoda co do tego, że działamy razem dla Podkarpacia. Mam nadzieję. Albo razem, ale ja albo... koła nie przyjmę, bo nie jest mi potrzebny, nie jako mnie. Ja stąpam twardo po ziemi, nigdy nie pływałam. Ani wobec nikogo, ani w rodzinie, ani w mieście, ani w rodzinie. Sama niestety Platforma pływa, bądźmy szczerzy. Wycofuj się ze swoich postulatów, bo na początku 3x15. Było tak niestety. Było nawet zbierane podpisy, rzeczywiście podjebano, gdzie nie powiedziano, że... Czy pan jest stoi na stanowisku, że mimo zmieniającej się rzeczywistości powinniśmy, mimo kryzysów, mimo różnych rzeczy, które się dzieją, powinniśmy ślepo realizować wszystko, bez zwrócenia uwagi na pewne rzeczy, na pewne uwarunkowania, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć? Proszę spojrzeć na Ukrainę, prawda? Jak nie byliśmy w stanie przewidzieć takiego wypadku i nie wiemy, co dalej, prawda? Więc ja jestem za tym, żeby zawsze konstruktywnie myśleć. Więc dlatego ta kamizelka Włącz myślenie. To też wskazówka dla nas wszystkich, żeby była jasna. Mamy myśleć, mamy być racjonalni, myśleć i pochylać się nad drugim człowiekiem. I myślę, że z tym się zgodzimy. W tym jesteśmy zgodni. To na pewno. Ja szukam zawsze punktów zgody. Mimo wszystko, tylko że kwestia prezentacji, nie wiem, takiej partii, w jakiej pani jest, mimo wszystko, to uważam, że pozostaje mi wszystko. Proszę bardzo. I jak dla mnie jest to trochę mimo wszystko. Patrząc na ostatnie 8 lat rządów Platformy, gdzie ale troszeczkę... Proszę wykorzy... mnie ocenić. Proszę mnie ocenić. Proszę mnie ocenić jako mnie, Renatę Butryn. Ja bardzo proszę. Miałam tutaj ludzi, którzy właśnie w ten sposób chcą, są przygotowani i chcą, i są ze mną. Jest ich dzisiaj tylko dwoje, bo zaraz wyruszamy, ale jest ich całe setki. I ja się z tych ludzi cieszę. I oni reprezentują różne środowiska, od seniorów, począwszy na studentach, od bezrobotnych, zakończywszy na różnych... Ja tak już mam nadzieję, że mimo wszystko Platforma Obywatelska nie będzie
tak licznie prezentowano ja w parlamencie. W parlamencie jak dotychczas. I tak mam nadzieję, bo mi wszystko, to 8 lat rządów Platformy, ja uważam, że to mi wszystko było. Nie, dla Kuby nie jest stracone. Stracone były 2 lata rządów PiS-u i bardzo źle się działo za czasów rządów SLD, kiedy Rosomak poszedł na Śląsk, a potem 2 lata nic nie robiono i Huta stała na skraju bankructwa. Ja w takim momencie zostałam zaproszona na rozmowy i prośbę o ratunek do Huty. Wtedy, kiedy stała na skraju bankructwa, kiedy zero płynności finansowej, zero sprzedaży produktów, zablokowane zakłady cywilne. I potrafiłam się w tym odnaleźć. Jestem dumna. I za to mnie ludzie szanują. W całej Polsce. I chciałabym, żeby pan to też wiedział. Szanuję pani działalność jako człowieka. Mi wszystko. Nie szanuję pani działalności jako posła tej partii, której jest pani przedstawicielem. Mimo wszystko uważam, że to jest partia, która wykorzystuje... Ta partia mi pomogła, żeby Huta wyszła z zapaści. Ludzie z tej partii. Nie wszyscy błyszczą. Nie wszyscy. Tak jak w każdym znajdą się ludzie, którzy nie powinni się tam znaleźć. Tak jak wśród lekarzy, wśród księży, wśród pielęgniarek, wśród nauczycieli, których reprezentuję również, bo jestem nauczycielką zawodu. Tak jest zawsze. Bo tam, gdzie są ludzie, tam są różni ludzie. I pan też ma takich wokół siebie. Umówmy się. To na pewno. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że... Rozmawiam o politykę. No, to ja też mówię, ale pan jest politykiem, przyszedł tutaj jako polityk. Do mnie. Nie traktuję siebie jako polityka, kandyduję owszem na pewien urząd. No, to już jest pan politykiem. Mam nadzieję, że nie mówimy wszystko, tego rodzaju wzorca nie będą życzmy sobie konstruktywnej współpracy dla Podkarpacia, bez względu na to, kto się z nas znajdzie w Sejmie. W jakiej roli? Pana zachęcam do tej współpracy. Ja jestem osobą otwartą i bardzo lubię ludzi. Pana też już polubiła. Ja też do pani jako człowieka też nic nie mam. Przede wszystkim nie podoba mi się ugrupowanie, którego jest pani prezentantem. To, co to ugrupowanie mi jest. Będę go zmieniać w takim razie od wewnątrz. Tylko bądźmy szczerzy. Czemu dopiero teraz, jeśli chodzi o to, a nie wcześniej? Trzeba się znaleźć. 3 lata były takie idealne momencie. Nie, ja też. Oddalenie się od społeczeństwa i myślenie kategoriami. A czy ja się oddaliłam kiedykolwiek od starowej woli? Chociaż na 5 minut? Od ludzi? Czy zamieszkałam gdzie indziej? Mieszkam tam, gdzie mieszkałam. Moja rodzina pracuje tam, gdzie pracowała. Nie wykorzystałam nigdy, żeby kogokolwiek umieścić w Radzie Nadzorczej albo załatwić pracę komukolwiek. Uważam, że zachowałam standardy i robiłam to, do czego się zobowiązałam. To nie pomogła pani nikomu. Jak to nie pomogła mi? Ja nie pomogła pani załatwić nikomu w Radzie miejsca, ani pracy. Nie, bo ja uważam, że konkursy, że kwalifikacje, że kompetencje powinny o tym rozstrzygać. Tak. Ja jestem za tym. A jeżeli jestem za tym i to mówię, to realizuję. I koniec. I nikomu nie dam rekomendacji. To jest pani to, co pani robi w tej pracy. Nie, właśnie o to chodzi, że telewizji i w ogóle w świadomości brylują tylko ci, co robią źle, a tacy jak ja, ich nie ma w świadomości. To jest przesadza ponad miarę, mówiąc o tym, że jest... Nie przesadzam, taka jestem. Nie jest tak. Taka jestem i mogę wymieniać nazwiskami. Pani Kidawa-Błońska, pani Tomaszak Zesiuk z Wielkopolski. Mogę całą kategorię osób wymienić po kolei z tych, którzy tak się zachowują. Chyba, że nawet się znacie. Ja myślałem wcześniej panu prezesie nikt, panu Kwiatkowskim, że też jest w porządku, a pokazuje się, że to, co było załatwiane w tym momencie. Ja nie będę wymęczać prokuratury i jestem za tym, że jeżeli jest winny, żeby go osądzić. To jeżeli nie będzie pani wyręczona, nie, dlatego że mamy dary naszej demokracji. Niezależne sądownictwo, niezależna prokuratura, muszę pamiętać. Wprost przeprosiło skoki za to, że oskarżyłem. Ja nie jestem też cenzorem prasy. Nie wszystko platforma. Nie to, co pani powiedziała przed chwilą. Bardzo was przepraszam. Ja chciałabym zakończyć tę dyskusję. To jest fajna dyskusja i możemy się spierać i jest okej. Ja śmiało po prostu mogę stanąć z każdym, ponieważ nie mam nic do ukrycia. Naprawdę. Możecie powiedzieć, że za mało robiłam, za dużo robiłam, źle robiłam. Proszę bardzo, ale robiłam. I koniec. I tyle mam do powiedzenia moim wyborcom. Podwyższając wiek do 67 lat i tak dalej, wszystkie te reformy, które mi wszystko... Ratując kolejne pokolenia przed emeryturą w wysokości 400 zł. Nie wiadomo, czy za czas jakiś znowu nagle ktoś się padnie na pomysł, żeby podwyższyć do 85 lat. Nie. Wszystko jest to na zasadzie praw zastanych. Jestem za obniżaniem lat, w stosunku do lat pracy, bo ja uważam, że jeżeli ktoś pracuje 40 lat, 38, 36 i 35, a rozwój gospodarczy postępuje, to ze względu na lata pracy i wypracowaną emeryturę przez te lata pracy powinien iść, bo będzie miał godną emeryturę i lata pracy będą po prostu przemawiać za nim. I tyle. I tak uważam.
bo niestety nie wyślę nikogo za 15 lat czy za 10 lat. Czy Państwo wyobrażają, że ktoś rzeczywiście pracując fizycznie ciężko, rzeczywiście pójdzie w wieku 67 lat, gdzie on rzeczywiście sił nie ma? Nie, dlatego należy się nad tym pochylić, oczywiście, ale trzeba było wprowadzić coś, co da przynajmniej perspektywę. Ja chciałam powiedzieć, że mam biznesmenów wokół siebie, z którymi rozmawiam i mają 76 lat, 75 i pracują. Bardzo ciężko pracują. Żeby była jasność. Mają własny, prywatny interes. No tak, ale nie pracują w stołowni. Bardzo ciężki warunek. Dlatego coś takiego jak szkodliwa praca powinno być brane pod uwagę, bo ja wiem, że są takie zawody, które wyczerpują. I jestem w stanie i uważam, że w miarę wzrostu gospodarczego należy natychmiast się zająć właśnie takimi zawodami. Tak, uważam. Ja nie jestem. Tylko jakości nie właśnie jest. Biznesmeni obchodzi pewne prawo. A to już jest dyskusja właśnie o uczciwości i osądach. Zawsze mówił, że Platforma jest. To wszystko Platforma też. Ale zresztą głosowała pani. Jak powstawała, zaprzeczyła pewnym swoim ideom, to nie jest mi wszystko ta partia, która powstawała. Były dwa wielkie kryzysy i trzeba powiedzieć, że gdybyśmy się trzymali ściśle, to nie wiadomo, gdzie by była w tej chwili Polska. Naprawdę. I możemy o tym merytorycznie dyskutować. Ja myślę, że jako pani trochę przecenia rolę swojego ugrupowania, że to niekoniecznie jako Platforma do tego się tutaj. Ja mówiłam jak. No. Zobaczymy. Mimo wszystko dziękuję też za rozmowę. Szkoda, że pani nie przyjmie prezentów. Ja przyjmę od pani w tym momencie. Bo teraz mi głupio, teraz mam w tym momencie od pani. Nie, dlatego że ja po prostu deklaruję również współpracę z panem. I w sprawach dobrych nie mogę przyjąć z napisem Nowoczesna, chyba że pan tu nakleje wszystkie ugrupowania i powiemy, że to jest koło ratunkowe dla nas wszystkich. To jest dla wszystkich partii politycznych, oprócz partii PiS, które nie będzie, nie funkcjonuje jako partia polityczna i będzie otrzymać dotacji jako partia polityczna. Dlatego nie mogę tego przyjąć, bo nie ma tu waszej naklejki. Nie będziemy korzystać z tego. A ja z wami, to jest po prostu z osobami konstruktywnymi z waszego ugrupowania, oczywiście nie z wszystkimi, bo nie z wszystkimi się da współpracować, jak najbardziej. Dla dobrych spraw, dla Podkarpacia, dla Polski, czemu nie? Czy miejcie świadomość mi wszystko, że to koło ratunkowe, przyszedł tutaj też dla was tym kołem ratunkowym jest, ono was obciąży mimo wszystko docelowo, prędzej czy później. Ja go nie traktuję jako koło ratunkowego, robię swoje. Stąpam mocno po ziemi i robię swoje. To, co tam mi należy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, do widzenia. Dziękuję panu.